Siemaneczko, prawo, lewy skip z tej strony. Słuchajcie, na kanale nie było mnie aż tyle dni. Trochę długo, bo filmy z reguły były wrzucane co wtorek. Wybaczcie, zajmowałem się czymś innym, czymś wyjątkowym, czymś co pewnie widzicie w tytule, czyli challenge'em, wyzwaniem 30 dni codziennie, godzina na ergometrze wioślarskim. No i co? Jestem już po. To był naprawdę wspaniałe 30 dni, ale na samym wstępie krótka informacja dla was. Ten film podzielimy sobie na trzy ważne części tego filmu. W pierwszej części powiem, dlaczego w ogóle to zrobiłem, dlaczego pojechałem sobie właśnie te godzinki dziennie. W drugiej części, drugiej omówię, co zostało zmienione w moim ciele, jak, bo robiłem też sobie zdjęcia przez cały ten okres trwania, czyli czy schudłem, czy przytyłem. Chociaż myślę, że niektórzy, którzy kojarzą odcinek ostatni, tutaj właśnie macie fotkę z tego odcinka, myślę, że można zauważyć, że jestem trochę chudszy, więc sugestia, tak, schudłem, ale pytanie, ile? Więc powiemy sobie o tym, jak zmieniła się moja wydolność podczas tego challenge'u, ile schudłem, co zaobserwowałem, o czym myślałem podczas tych godzin na ergometrze, bo było naprawdę sporo. Dam wam informację, ile przejechałem kilometrów. Zrobiłem sobie taki mały teścik też na godzinkę. No i taki teścik wydolności, także sporo informacji w tej drugiej części odnośnie takiego bardziej merytorycznej części. I w trzeciej części tego filmu wyzwę na wyzwanie jednej godziny na ergometrze trzy osoby środowiska wioślarskiego. Także szykujcie się na ciekawy materiał. I widzimy się u mnie w domu. Wow, witam was ponownie. Tym razem z mojego pokoju. Trochę jest bałagan, bo zmieniam lokalizację i nie będziemy już nagrywać. Skończą się takie filmy jak ten. Postanowiłem, że wrócimy do hangaru, bo tam jest całkiem przyzwoite światło. Będziecie mnie dokładnie słyszeć, bo nie ma takiego wielkiego pogłosu. Ale też jest fajny klimacik, więc tam dokończymy cały ten challenge. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. A my przechodzimy do pierwszej części. Nara! Witajcie, jesteśmy już w hangarze. Za mną jest Maciek. Maciek, możesz powiedzieć głośno cześć? Siema. Dobra, słuchajcie, gdybyście mogli to poczuć. Pachnie tutaj niesamowicie, pachnie tutaj testosteronem, ponieważ przygotowujemy się do Mistrzostw Europy Akademickich. No i dosyć mocno daje o sobie znać hangar, tutaj trzeba część rzeczy. Po prostu wali. Ale to jest taki fajny, miły zapach treningu. To tak na boku, generalnie teraz skupimy się na pierwszej części, czyli części dlaczego w ogóle zrobiłem ten challenge. Więc zaczynajmy. Kto ci zapłacił? Dobrze się czujesz, Sebastian, jesteś chory? Nie no, ziomuś, na bank tego nie zrobisz. Ja nie dam rady. I z tych mądrzejszych pytań, co skłoniło cię do podjęcia takiego wyzwania? Prócz tego, że lubię udowadniać niedowiarkom, że jednak dam radę coś zrobić, postanowiłem, że zrobię ten challenge z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że okres, w którym to robiłem, to był okres lipcowy, okres roztrenowania, w którym każdy z nas, szykujący się na akademickie Mistrzostwa Europy, miał sobie potrenować lżej, miał pobiegać, pojeździć na rowerze, robić, ruszać się, ale ruszać się mniej. Ja uznałem, że zrobiłem bardzo przyzwoitą formę wcześniejszej części sezonu. Chciałem ją podtrzymać albo delikatnie ją nabudować, bardziej pod kątem wytrzymałościowym, ponieważ wiedziałem, że szykujemy się na 2 km i mój mózg musiałem przestawić, więc chciałem podnieść swoją wytrzymałość, a to wyzwanie no, pomogło mi w tym wszystkim. No i druga sprawa, to oglądałem ostatnio wywiad Szymona Kołeckiego, bardzo fajnie mówił on o pewnym wyzwaniu, które podjął, czyli 100 dni jechania codziennie, mylę to z ergometrem, pływania rano, czyli robił dwie rzeczy, których nienawidził robić. Pływał i wstawał rano. I to wiązało się z tym, że był on po kontuzji i nie wiedział za bardzo, czy do ciężarów wróci. To była bardzo poważna kontuzja. No i słuchajcie, uznał, że jeżeli będzie w stanie robić te dwie rzeczy, których nienawidzi robić, to na pewno kocha robić dalej ciężary. I wrócił do ciężarów, zdobył złoto olimpijskie, w sumie srebro, bo potem kogoś tam dyskwalifikowano przez Cox. Więc naprawdę fajna historia, mi się spodobała, no ja uznałem, że też coś takiego zrobię, ponieważ ja nienawidzę długich dystansów. Nienawidzę jechać godziny, w sumie przejechałem ich bardzo mało w życiu, za wyjątkiem jednego maratonu, który kiedyś zrobiłem, ale to byłem głupi, młody i nieprawda. Natomiast nienawidziłem długich treningów, jestem bardziej tym gościem, który woli krótko, szybko, wysoko nad nosem, 1000 to jest mój właśnie dystans i 500, więc naprawdę uznałem, że to sprawdzi mój łeb. No i zdecydowanie podnieśli moją wytrzymałość, której też mi zawsze brakowało. Dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, że to był bardzo dobry zabieg. Właśnie byliśmy do części drugiej, części merytorycznej, w której opowiem wam dokładnie o liczbach, czyli o tym, ile przypłynąłem kilometrów, ile schudłem, ile spaliłem kalorii, jaki był mój najszybszy przejazd, jaki był najwolniejszy i tak dalej, i tak dalej. Jesteście gotowi? Zacznijmy może od kilogramów, bo to jest najciekawsze dla was. Zresztą kto obserwuje mój Instagram, ten wie, bo tam wrzuciłem wcześniej zdjęcie, że taki filmik powstanie. Zrzuciłem dokładne 3 kg, ważyłem 92,2 kg.
a na końcu challenge'u ważyłem 89,2, czyli dokładne 3 kilo mi zeszło. Jestem z tego mega zadowolony, chociaż nie był to, jak słyszeliście na początku, mój priorytet. Chciałem generalnie wejść na chciałem generalnie trochę tą wytrzymałość podbić, a to jest taki, powiedzmy, koszt, który poniósł mój organizm. I w sumie jestem tego zadowolony, bo fajnie było zrzucić trochę zbędnego tłuszczu. Więc generalnie 3 kilo, zdjęcie przed, zdjęcie po. Trochę wiem, urosłem, bo zdjęcie z innej perspektywy, ale generalnie bardzo fajnie mi to dało. Jestem mega zadowolony, wyrzeźbiony, wiecie, o co chodzi. Chociaż kaloryfer się nie pojawił, ale to już moje geny, nie ma. Jeżeli chodzi o sprawy tętnowe, czyli to, ile udało mi się zbić tętna na takiej samej ilości przejechanych metrów, bo tak sobie sprawdziłem, czyli przejechałem, powiedzmy, 15 km i 6 metrów i na końcu challenge'u przejechałem dokładnie taką samą odległość, te same waty. No i jak zobaczycie teraz na obrazkach, zbiłem aż 10 jednostek tętna. Co jest taką ciekawostką, jechałem ten drugi przejazd zaraz na samym końcu, bez żadnej przerwy, więc uważam, że mógłbym jeszcze zbić 2-3 oczka, kiedy bym po prostu był bardziej wypoczęty. Więc generalnie jestem mega zadowolony. 10 oczek w dół na tętnie w ciągu miesiąca to jest bardzo dobry wynik. A taka jeszcze ciekawostka dla was, jak to się odbiło później, ponieważ ten film nagrywam już kilka dni po, jestem już po tym challenge'u, mogę więcej przemyśleć, zobaczyć, jak ten mój organizm się zachowuje. Ostatnio często jeździmy, że ostatnio, ten kto mnie obserwuje wie, że jeździmy z reguły w poniedziałki, takie 30 minut w trupa niemalże, to jest tak zwany MLSS. No i wygląda to następująco. Liczbę, które jeździłem przed, to było około 293 waty, a wyobraźcie sobie, że pierwszy raz złamałem granicę 300 W i 303 W pojawiło się na liczniku, także myślę, że całkiem przyzwoity wynik. Tempo 27, czyli całkiem spore, natomiast jestem mega zadowolony z tego, jaki wynik udało mi się uzyskać. I obydę dalej, Team 300, yo yo. Jeżeli chodzi o kilometraż, to mniej więcej było to zawsze 15 km, tam ciut minus, plus minus 100-200 metrów do góry, raczej do góry niż w dół, więc możemy założyć, że przepłynąłem, uwaga, 450 km z hakiem, to macie dokładną liczbę, więc jak stąd, to tamtąd. Kawałek drogi był, natomiast zwróćcie uwagę, że był to tylko ergometr, więc naprawdę uważam to za całkiem przyzwoity rezultat. Dla ciekawskich mogę powiedzieć, że spaliłem w tym samym czasie 30 tysięcy kalorii. No i tak w sumie analizowałem sobie to w głowie. Skoro spaliłem 3 kg, 30 tysięcy kalorii, to mi daje 10 tysięcy spalonych kalorii 1 kg. Wiem, że to jest taka teoria trochę z dupy, za przeproszeniem, ponieważ nie ma to nic wspólnego z prawdziwym schudnięciem i tam się obniża deficyt i tak dalej. No w sumie jadłem to samo, więc trochę mogę to podciągnąć. Pozwalałem sobie generalnie nawet jeść kepsa czy pizzę po takim treningu, bo z reguły byłem bardzo głodny. Natomiast to tak tylko na marginesie. No i tutaj ciekawą sprawą było to, że postanowiłem, że pojadę sobie taką godzinkę, nie tyle w trupa, co na wyższym tempie. Z reguły jeździłem około 20-21 oczek na minutę. Postanowiłem, że wejdę sobie na tempo 24, co było już całkiem niezłym tętnowym osiągnięciem, bo będę dosyć wysoko, jeżeli chodzi o tętno, wyglądał ten przejazd. Natomiast pojechałem godzinkę na 251 W i przekroczyłem 16 km, czyli dołączyłem, oprócz tego, że do teamu 300 ostatnio na MLS-ie, to jestem w teamie 16 km na godzinę, no i oby tak dalej, nie? 16,5, kolejny cel. Może teraz takiej mniej merytorycznej części, bardziej chciałem powiedzieć, co mnie spotkało podczas tego wyzwania, ponieważ całe wyzwanie było ciężkie w sumie, ale też, no, zdarzały się sytuacje niestandardowe, jeżeli chodzi o przejazdy, więc jako że to nie było łatwe wyzwanie. Elo? Jako że nie było to łatwe wyzwanie, to powiem dlaczego. Przede wszystkim z reguły na 30 tych przejazdach, praktycznie w 70%, wyłączała mi się muzyka po jakichś 10 minutach, czyli jechałem 50 minut totalnej ciszy. I z reguły jeździłem ten trening sam, nic przyjemnego, na pewno nie polecam, natomiast byłem tak zawzięty, że jechałem zawsze do końca. Kolejnym takim wyzwaniem, które było w tym wyzwaniu, był fakt, że robiliśmy sami treningi też na wodzie, ponieważ to, że ja jeździłem treningi samemu, to jeszcze nie oznaczało, że nie robiliśmy treningów normalnie, więc było ich około 6-7 i podczas tych treningów tego samego dnia ja również jeździłem godzinkę, właśnie się chłopaki zbierają na trening, więc muszę się sprężać. Jeździłem też treningi godzinkowe na ergo i wyglądało tak, że kończyłem pas o 16.30, o 16.30 byłem na ergometrze, w 17.30 kończyłem ergo, a o 18.00 już ja byłem na wodzie, więc około 30 km, jakieś 3 godziny. Byłem dosyć mocno wykończony, natomiast upór, żeby to zrobić. Więc tyle takich ciekawostek, a teraz przejdziemy sobie do najbardziej ciekawej części, czyli tego, kogo będę nominował do jedna godzina challenge, hashtagu. Oczywiście, oprócz tego, że nominuję te osoby, oczywiście każdy z was może się przyłączyć do tego niewątpliwie pięknego wydarzenia, wyjątkowego, bo mojego. Tak.
Dobra, to jest ten moment, kiedy nominuję trzy osoby. Jesteście gotowi? Wszyscy ci, którzy nie są gotowi, łapka w górę, żebyście byli gotowi, wiadomo o co chodzi. No i tak, a jest ofeczka, dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, pierwsza osoba, którą nominuję, to jest trener Paweł Reinda. Panie trenerze, wiem, że jest forma, łyda jest, także jest trener gotowy na to. Minimum do przejechania 10 km, także myślę, że robimy to, robimy to. Drugą osobą, którą nominuję, to jest Miłosz Jankowski. Nominuję cię dlatego, ponieważ jesteś chyba osobą, którą dosyć długo obserwuję na rynku wyścigowym i widzę, jak twoje tętno jest mega niskie na każdym treningu, więc jestem ciekawy, jak nisko potrafisz zejść przy jakichś tam fajnych watach na godzinę, a na pewno jeździć to mocniej niż ja. No i trzecią osobą nominuję Maćka Maciejewskiego, czyli ogra wioślarskiego ergometru. Maciej, ja myślę, że za to określenie się nie obrazisz, bo wiem, że chyba tak się nazywają. I tu jestem ciekawy twojego wyniku, ponieważ podejrzewam, że solidne waty zostaną zmielone podczas tej godzinki. No i właśnie ciebie jako ostatniego wyzywam. Resztę z państwa zapraszam do wzięcia udziału w challenge'u. Wystarczy dać dla ciebie hashtag 1 godzina challenge. No i może sobie w jakimś filmiku wrzucimy wasze wyniki. To może być coś ciekawego. Walić te bottle cup challenge, czy tam Gesslerowa dance challenge, nie? Zróbmy coś wyślarskiego, coś fajnego. Ode mnie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał, był troszkę merytoryki. W tle widzieliście oczywiście, jak to wszystko wyglądało. No nie było to nic przyjemnego, natomiast zrobione. I może kolejny challenge już niedługo na tym kanale. Następny film to będą to przygotowania z akademickich przez Europy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Zostawiacie subskrypcję, łapkę w górę, wiecie jak to działa. Pozdro!